Nie, 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 nie! Wy nim jesteście. To ja jestem morderczynią i wszystko, co wznosi tu o pomstę do nieba, to jest moje dzieło. To ja jestem artystką. Ale nie obyłam się bez pomocników i rozglądając się tak wokół was, nie znajduję choćby jednego, który mógłby z ręką na sercu chwalić niebo, który nie byłby taki jak ja. Patrzcie tam wszyscy. To jest dzieło waszej nienawiści. Oskarżacie mnie o niedorzeczną zbrodnię, drżąc ze strachu przed moją nienawiścią. Wymusiliście na mnie przyznanie się do niesłychanych kłamstw, za które przyjdzie mi zapłacić życiem, a w swojej krótkowzroczności nie macie pojęcia, jak głęboko w waszych sercach utkwiła moja strzała. Jeszcze to chciałam wam powiedzieć, krewniaku Jobst, w ostatnim momencie idąc na szafot. Teraz widzicie, że to ja byłam mistrzem. A jeśli w niewiedzy nieświadomie przeszłam samą siebie, to dlatego, że owoc ten przerósł samą mą nienawiść. A więc nie oskarżajcie mnie, a do nieba miejcie pretensje, ponieważ taka jest jego wola. Dzień dobry. Nazywam się Ola Ślusarczyk i mam zaszczyt zaprosić Państwa na drugą część śledztwa w sprawie Sydonii von Borg. Razem z Katią Klemt zapraszamy Państwa do wspólnego wertowania jej akt i tym samym przywracania głosu tej szlachetnie urodzonej damie, która w 1620 roku została oskarżona o czary i stracona w Szczecinie w sędziwym wieku 72 lat. Co do tego jednak istnieją pewne wątpliwości, natomiast jedno jest pewne. Sydonia po dzień dzisiejszy zdaje się zajmować stałe miejsce w wyobraźni mieszkańców Pomorza. My same z Katią już w pierwszej części niniejszych podcastów dałyśmy się wciągnąć w czar legend i opowieści o Sydonii von Borg. Katia odwiedziła Muzeum Czarownic, była w Szczecinie i krok po kroku odkrywała, że akta sądowe dotyczące procesu Sydonii, czyli prawie 1000 stron manuskryptów, musiały jednak istnieć, a może nawet zachowały się do dzisiaj. Dlatego też musiałyśmy zadać sobie pytanie, czy te akta naprawdę nadal istnieją? Jeśli tak, to gdzie się znajdują? Czy uda nam się uzyskać do nich dostęp? Jeśli tak, gdzie znajdują się protokoły z przesłuchań świadków obrony? Czy się zachowały? Gdzie one są? Czy w aktach natkniemy się na nowe informacje i wskazówki? Do kogo najlepiej byłoby zwrócić się w tej sprawie? Chyba najlepiej będzie, jak skontaktujemy się z Andreą Rudolf z Muzeum Czarownic w Pęclinie. Kodeks Karolina wprowadził do prawa karnego procesowego zasadę publiczno-prawnego ścigania przestępstw. Sądy ławnicze miały co prawda prawo do aresztowania podejrzanych, stosowania tortur, ale co do zasady zobligowane były do konsultowania się z wykształconymi prawnikami, między innymi by ustalić stan faktyczny i dalszy tok postępowania. Dlatego akta sprawy przesyłane były w celu sporządzenia opinii prawnej do wykształconych prawników. Tutaj uniwersytety w Rostocku i Greifswaldzie służyły w tych kwestiach profesjonalnym wsparciem. Ponadto istniały jeszcze książęce kancelarie sądowe. Jeśli chodzi o akta pochodzące z procesów o czary, to należałoby ich szukać w uniwersyteckich archiwach. Die Hexenprozessakten auch. Znajdujemy się w archiwum Uniwersytetu w Greifswaldzie. Moim rozmówcą jest pan Dirk Alverman, autor wspaniałej książki. Czy mógłby pan nam przybliżyć historię tej publikacji? Można powiedzieć, że ta książka jest dziełem przypadku. Mam ją tutaj przed sobą. Niespokojne, dziwne stworzenie. Życie Sydonii von Borg. I teraz pierwsze pytanie brzmi, skąd pomysł na napisanie takiej książki? W 1997 roku byłem pracownikiem naukowym Krajowego Archiwum w Greifswaldzie. Do moich zadań należało m.in. przygotowanie wystawy dla Gdańska pod tytułem 1000 lat historii Pomorza, Pomorza i Gdańska. Podczas badań natknąłem się na Sydonię i otaczającą jej żywot legendę. I zacząłem zbierać materiał naukowy na ten temat, ale jeszcze bez żadnego konkretnego celu.
A potem, rok później, kiedy już dawno mnie tu w Greifswaldzie nie było, znów natknąłem się na ten temat i pomyślałem wtedy, że właściwie można byłoby opowiedzieć tę historię na nowo, ponieważ tak naprawdę nie istniała wówczas żadna publikacja, która przedstawiałaby tę historię w oparciu o źródła. A to, co mi się spodobało, to fakt, że Sydonia jest także postacią literacką i pomyślałem, że może warto byłoby znaleźć sposób, aby opowiedzieć jej historię, nadając jej nieco literacką formę, to znaczy naprawdę opowiedzieć jej życie i nie pisać pracy naukowej na temat prześladowań czarownic. To był element, który mnie wtedy zafascynował. Nie ukrywam, że mnie najbardziej ciekawiło społeczno-historyczne tło całej tej sprawy, i to są aspekty, które raz po raz pojawiają się w kontekście tej historii. Takie jak rola kobiet, córka pochodząca ze szlacheckiego rodu, która pozbawiona zostaje środków do życia, rodzinne waśnie i konflikty. Są to wszystkie te elementy, które przeważnie podczas analizy historii Sydonii nie odgrywają pierwszoplanowej roli, na przykład przemoc, której doświadczała w swoim życiu na długo przed oskarżeniem i wytoczonym jej procesem o czary. Dotychczas te aspekty niejednokrotnie były pomijane i możliwość zapełnienia tej luki była dla mnie fascynująca. A ja w tym czasie właśnie obroniłem doktorat i desperacko szukałem czegoś zupełnie innego. I w tym momencie znów trafiłem na Sydonię. Mieszkałem w tym czasie w Magdeburgu i tam na ścianie mojego mieszkania wisiał ten obraz, na który codziennie się patrzyłem i tak w trakcie mojej magdeburskiej emigracji napisałem tę książkę. Punktem kulminacyjnym, i to pod każdym względem, był moment, kiedy Katia trafiła do Archiwum Krajowego w Greifswaldzie. Tam położono przed nią trzy opasłe tomy, oryginalne akta z procesu sądowego o czary Sydonii von Borg. Zarówno pracownicy archiwum, jak i Katia byli jak zahipnotyzowani. Oni także po raz pierwszy od nie wiadomo jak dawna znów mogli zajrzeć do akt Sydonii. Pełna szacunku Katia wręcz nie miała odwagi dotknąć tych akt, w obawie, że rozsypią się jej w rękach. Tak więc Katia zakłada białe rękawiczki i zaczyna przeglądać akta. Nagle nie wierzy własnym oczom. Własnoręczne notatki Sydonii, dokumenty obrony spisane przez jej adwokata, akt oskarżenia, wyroki i nieskończona ilość korespondencji, dokumenty pochodzące z okresu sprzed procesu o czary, odnośnie skarg i spraw związanych ze sprawami o alimenty. Czy rzeczywiście potrafi pan rozszyfrować to pismo, w którym spisane są te dokumenty? Jak ono się nazywa? Tak, potrafię rozczytać te teksty. One są pisane kurrentą, tak zwaną kurrentschrift. Kurrentą, Oczywiście ja również próbowałam je czytać. Tak? I? Siedzieliśmy trochę nad tymi tekstami w archiwum i swego czasu babcia nauczyła mnie dawnego pisma. Czy to jest to samo pismo? Nie, mamy tu do czynienia z mocno różniącymi się od siebie indywidualnymi stylami pisma ręcznego, którymi wówczas pisano. I mimo to potrafi pan je rozszyfrować? Tak, ponieważ jestem w ich czytaniu wyszkolony. A teraz znów odzywa się we mnie aktorka. Czy istnieją jakieś oficjalne wskazówki co do wymowy podczas czytania na głos tego pisma? Czy są jakieś przykłady, badania na ten temat? Niestety nie, ale może pani próbować. Sydonia nie posługiwała się przecież językiem wysokoniemieckim i są mocne przesłanki ku temu, ale też ostatecznie potwierdzają to źródła, że mówiła w języku dolnoniemieckim. Najlepiej będzie, jeśli spróbuje pani wymowy opierającej się właśnie na zasadach obowiązujących dla dialektu dolnoniemieckiego. I to jest w zasadzie również trik, który pomaga w czytaniu tych dokumentów. Zasady ujednoliconej ortografii nie obowiązywały i nawet sylabizując nie mamy gwarancji, że odczytane słowa będą miały jakiś sens. Najlepiej jest, i to jest właśnie ten trik, czytać sobie te teksty a vista na głos i odszyfrowywać ich znaczenie dopiero z treści, które się w ten sposób słyszy.
To znaczy, że ja mam zupełną dowolność, mogę wymyślić sobie dialekt dolnoniemiecki z 1600 albo z 1599 roku, w momencie kiedy wychodzę na scenę jako Sidonia von Borg? Ale przecież to niezależnie od tego podpada pod wolność artystyczną. Jednak powinna się pani upewnić, że publiczność panią zrozumie. To mógłby być problem, jeśli... Dlatego proszę nie przeholować. Katia chciałaby przeczytać to sobie na głos, ale obawia się, że po prostu nie będzie w stanie rozszyfrować tego pisma. I dlatego też wpadła na pomysł, żeby posłużyć się tekstem z audioprzewodnika, który udostępniła jej pani Rudolf z Muzeum Czarownic. Nagranie to przedstawia zeznania świadków z zupełnie innego procesu o czary, które nagrała osoba władająca dialektem dolnoniemieckim. Posłuchajmy więc, jak ten dialekt brzmi. Nee, na was dat hef ik doch nicht wollt, dat sie nu so ganz malat ist, sich gar nicht mehr bewegen kann und auch nicht reden und bloot noch dat Hemd ob den lief. Ja, dat sie ne Hex ist, dat weiten alle Lüd. Wat sie so all für Suppen kargt hätt und Krut und Planten, ha, wenn da nicht auch noch Fleigen und Schnaken bewest sind. Ja, gesund hätt sie männig lüd magt und hätt auch Kinder ob die Welt hulpen und Ansein hätt sie hat in die ganze Gegend. Aber denn hem die anderen Frugen sein, dat sie sich immer mit den Düvel drapen hätt. Ich hef jo nix secht. Immer wenn sie Streit mit einen hätt, denn krepiert denn die Kau. Die Nave von die Anne sieht, hätt dat den Amtmann Tau tragen und dat de er den Inspund hätt und bei den Beinschruven ansetzt und ob den Backaben set hätt, dafür kann ich doch nix und teilt mir auch leid. Więc dla Kati to brzmi jednoznacznie jak Plattdeutsch. Nie przypuszczałaby, że te dialekty są aż tak do siebie podobne, ale może było jednak całkiem inaczej. Cóż, to były zeznania świadka z zupełnie innego procesu o czary. Ale wciąż mamy akta Sidonii von Borg. Chcemy dowiedzieć się o niej więcej, jako postaci historycznej. Co jeszcze znajduje się w aktach jej sprawy? Was wir haben, sind Akten oder Akten. To, czym dzisiaj dysponujemy, to akta lub ich fragmenty, które zawierają informacje istotne dla procesu. W związku z tym nie dysponujemy pełną narracją psychologiczną postaci. Wówczas obowiązywało domniemanie, że osoba oskarżona o czary musiała być członkiem sekty. Z kim jeszcze uprawiała czary? Kto jeszcze jest w ten proceder uwikłany? Właśnie taką metodę postępowania potwierdzają księgi z protokołów przesłuchań, które znajdują się na Uniwersytecie w Rostocku. Mówiąc wprost, mamy tu do czynienia ze swoistą metodą kuli śnieżnej. Już krótka analiza pytań z przesłuchań ukazuje, że katalog pytań był stały. To był mocno sformalizowany katalog pytań. Co nie zmienia faktu, że sprawa Sidonii von Borg jest szczególna dla historyków, ponieważ dotyczy kobiety szlacheckiego pochodzenia, wywodzącej się ze znamienitego rodu, która została oskarżona, skazana i stracona w procesie o czary. Natomiast informacje dotyczące warunków jej życia są zdecydowanie mniej plastyczne. Aber man muss sich das immer vorstellen, die Rolle der nicht verheirateten Schwester, die nicht erbberechtigt ist. Natomiast należy sobie uświadomić, że rola niezamężnej siostry, która nie jest uprawniona do dziedziczenia, sprowadza się w zasadzie do dwóch życiowych scenariuszy. Za mąż pójścia i to możliwie korzystnego, umożliwiającego uniezależnienie się od rodziny, albo pozostania pod pieczą i opieką krewnych. Nawiasem mówiąc, to samo dotyczy owdowiałych mężatek, które koniec końców w momencie śmierci męża zwykle ponownie trafiają pod kuratele, tym razem swoich synów. Was an Sidonia besonders ist und was glaube ich auch das Konfliktpotenzial innerhalb der Familie dann einfach. Dla nas z dzisiejszej perspektywy jest to bardzo odległe i trudne do wyobrażenia i zaakceptowania. To, co wyróżnia historię Sidonii i to, co myślę, że w efekcie końcowym leżało u podstaw, czy wywołało ten konflikt w rodzinie, jest fakt, że Sidonia nie chciała i może nie umiała odnaleźć się w tej roli i podjęła próbę samodzielnego decydowania o swoim życiu.
in einer gewissen Art und Weise eigenständig zu bestreiten, beziehungsweise zu leben, aber eben natürlich immer... Ale oczywiście zawsze w końcu była finansowo uzależniona od swojej rodziny, której nie odpowiadało takie dążenie krewnej do samostanowienia o sobie. Czy dołożyła się do tego osobista niechęć do szwagierki, pozostaje kwestią otwartą. W każdym razie Sydonia traci pozycję pani domu na rzecz swojej bratowej. A do tego, proszę przyznać, po tym jak zaznajomiła się pani z osobą Sydonii, ona sama też nie była bez skazy. Sydonia zdaje się mieć bardzo konkretne wyobrażenie o swoim miejscu na świecie i nie zadawala się przyjęciem podrzędnej roli. Nie chciała być na drugim miejscu. Czyli tylko interesowało ją bycie numerem jeden. No właśnie, taki może być wniosek. Irgendwie schon. Aber wenn wir jetzt zu diesen Quellen zurück... Tak, wracając do dostępnych nam źródeł, otrzymujemy taki obraz. Otto von Borg zmarł w 1551 roku, natomiast matka Sydonii zmarła w 1568 roku. I rodzeństwo zawarło umowę o podziale spadku. Rodzeństwo składało się z dwóch sióstr, Doroty i Sydonii, oraz ich brata Ulrika von Borg. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem chodziło o zapewnienie środków do życia dla sióstr, a w przypadku ich zamążpójścia zapewnienie odpowiedniego posagu. I tu źródła podają jednoznaczne informacje, że siostra Dorota zmarła wcześniej, natomiast Sydonia toczyła ciągłe walki z Urlykiem, których przedmiotem były przysługujące jej świadczenia alimentacyjne. Co więcej, same świadczenia miały spływać do Sydonii bardzo sporadycznie, a jeśli już, to nie w wysokości, które jej przysługiwały i zawsze pod presją, po wielokrotnych upomnieniach. Weshalb sie auch appellierte, sich also wandte an den pommerschen Herzog. Dlatego też Sydonia zwróciła się do księcia pomorskiego z apelem o pomoc w egzekucji należnej wierzytelności, co odpowiadało dzisiejszemu wyzwaniu do zapłaty. Na ten apel książę bezzwłocznie odpowiedział i wezwał Ulrika von Borg do uregulowania należności. I taki monit ze strony księcia, w pewien sposób mający charakter dzisiejszego zajęcia egzekucyjnego, był społecznie bardzo wstydliwy i był dla niego niejako plamą na honorze. Sydonia, zwracając się o pomoc do księcia, publicznie pozwała szlachecki, znamienity ród von Borg o alimenty. Ja, verklagt oder sie hat den bösen Leumund mit unterstützt, dass er Baumaterialien sich... Tak zawiązał się rodzinny spór. Co więcej, Sydonia pomówiła Jobsta von Borg o przywłaszczenie sobie materiałów budowlanych przeznaczonych do budowy klasztoru w Marianowie. I to był jeden z powodów, dla których Jobst von Borg zainicjował proces o czary przeciwko Sydonii. Właściwie chodziło o splamiony honor, który można było przywrócić tylko poprzez uczynienie niehonorowym źródła, które tę ujmę na honorze spowodowało, mianowicie Sydonię von Borg. Tak więc proces o czary był swego rodzaju sposobem na przywrócenie honoru przedstawicielom tego starego, szlacheckiego rodu. Warum war diese Dame unverheiratet? Das ist jetzt nicht so, dass sie keine Chancen gehabt hätte, oder? Dlaczego właściwie Sydonia nigdy nie wyszła za mąż? Przecież to nie było tak, że nie miała na to żadnych szans, prawda? Ich kann's Ihnen nicht sagen. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Tak więc to ja jako aktorka będę musiała podjąć decyzję, dlaczego pozostałam niezamężna. Więc nic nie dzieje się bez przyczyny, a wszystkie luki, które pozostawiają źródła, może pani uzupełnić, opierając się na własnej wyobraźni. Ale zwłaszcza w późniejszych latach, czyli podczas jej pobytu w klasztorze w Marianowie, przyglądając się bliżej zachowaniu Sydonii, a także biorąc pod uwagę jej kłótliwość, to ukazuje się przed nami portret osoby, która, jakbym to ujął, nie jest zupełnie nieskomplikowaną i którą charakteryzuje pewna gotowość do prowadzenia sporów. Erscheint ja dahinter irgendwie eine Persönlichkeit und die war nicht ganz unkompliziert und die war auch konfliktbereit. Daleko mi do próby uczynienia z Sydonii prekursorki walki o niezależność kobiet i o możliwość samostanowienia o sobie, ponieważ ona na pewno taką prekursorką nie była. Natomiast Sydonia miała bardzo namacalne, konkretne wyobrażenie o swoim własnym życiu i pozycji, jaką chciałaby w nim zajmować. I faktem jest, że jej się to nie udało. W związku z tym możemy przyjąć, że w pewnym stopniu musiała być osobą zgorzkniałą.
Szczególnie w późniejszym okresie, podczas jej pobytu w Marianowie, widać, że Sydonia ma w sobie gotowość do zażartego prowadzenia sporów i to także świadczy o jej pewnej bezwzględności. Więc to nie jest tak, że Sydonia była tylko i wyłącznie ofiarą. To byłoby dokładnie moje następne pytanie. Kto jest w tym sporze sprawcą, a kto ofiarą? Próby odpowiedzi na takie pytania są bezcelowe. Myślę, że można na spokojnie nie poruszać takich kwestii, czy pozostawić je bez odpowiedzi. To są takie pytania, które nakręcają emocje, ponieważ po co właściwie pisać 100 stron opisujących życie kobiety, skoro można je zredukować do pytania sprawca czy ofiara, prawda? A my, historycy, którzy pracujemy nad przeszłością, zawsze staramy się ją ostudzić, rozłożyć na składniki pierwsze, przedstawić, złożyć na nowo, zbudować obraz, który będzie w taki czy inny sposób zrozumiały. A zatem spotykam teraz jako aktorka historyka. Tak, historyka. Bo u nas aktorów, na przykład oprócz szukania odpowiedzi na pytania o status, podział na sprawcę i ofiarę, stanowi wstęp do pracy z materiałem, czyli ten jest sprawcą, ten ofiarą, sprawca, ofiara, sprawca, ofiara. I to stanowi punkt wyjścia do właściwej pracy z zastaną sytuacją. Natomiast później to oczywiście nie ma znaczenia. Dokładnie, ale to jest pani celem. Taki ma pani zawód i pani sztuka karmi się tym, że przesłanie, które kieruje pani do odbiorców, jest przepełnione emocjami. Natomiast sztuka historyka polega na tym, że historyk najpierw próbuje zredukować nieco ten ładunek emocjonalny. Nie oznacza to, że w mojej pracy można ulec złudzeniu, jakoby historię można postrzegać bez jakiegokolwiek udziału emocji. Ale nasze podejście jest bardziej racjonalne niż emocjonalne. I zupełnie słusznym jest, że sztuka w tej samej kwestii obiera zupełnie inną drogę, ponieważ w przeciwnym razie sztuka stałaby się niesamowicie nudna, tak jak nudna jest większość książek historycznych. Razem z Katią poddamy się emocjom i jeszcze raz spróbujemy oddać Sydonii głos. Scena 13. Tu mamy monolog, w którym mowa jest o byciu ofiarą, ale my myślimy, że to raczej monolog sprawcy. Sydonia spotyka Jobsta von Borg, o którym właśnie była mowa. Krótko po tym, jak popełniła kardynalny błąd, mianowicie przekleła księżną. Cóż, zacny panie kuzynie, stoicie w ciszy, czyż nie wypowiecie choćby słowa podziękowania? Czyż nie przygnębia was, że za moją pomocą dostąpiliście honorów książęcej władzy? Nie możecie w to uwierzyć? A co mi tam, tkwicie we własnej mani? Przeto ja jestem niewiastą z opętanym rozumem. Nie jestem w hojnym nastroju. Jak zatem mam spłodzić dzieło, które nosiłoby aureole przyjaźni, a nie wrogości? I dobrze tak, ale zanim nadejdzie godzina, jeśli kiedykolwiek nadejdzie, po stokroć doznacie rozpaczy. Nienawiść to dla nas obojga religia. Zobaczymy, kto nienawidzi silniej. Uważacie się za zwycięzcę, ponieważ teraz wygrało prawo silniejszego i triumfujecie nad słabością uświęcony książęcym słowem. Ale nie miejcie złudzeń. Ja jestem prawdziwą zwycięzczynią tej potyczki. I choć zwycięstwo to zaraz kosztować mnie będzie mój stary, schorowany żywot, to niska to cena, bo żywot mój już dokonany i dojrzały grobu. Niska to cena za mocny cios w samo serce i duszę mego wroga. Stoją tam, jak wryci, głupcy. Widok ten da mi siłę i aż do śmierci będzie mi pokrzepieniem. I da siłę memu duchowi, a jeśli już mam być ofiarą, to przysięgam wam, nie upadnę sama. Haben wir es hier mit einem Misstrauensopfer zu tun? Was denken Sie? Ja, eindeutig. Rational gesehen. Czy Sydonia była ofiarą przemocy? Tak, zdecydowanie. Racjonalnie rzecz biorąc, jakie mamy co do tego przesłanki?
Ja przyjęłam taką hipotezę na podstawie informacji o tym, że Sydonia znajdowała się pod prawną pieczą pełnomocnika, ale jestem pewna, że istnieją jeszcze inne wskazówki. Pan na pewno dysponuje jakimiś wskazówkami na ten temat, prawda? Cóż, zwłaszcza scena, w której zostaje napadnięta w swoim własnym domu. Tak więc zgodnie z naszą dzisiejszą definicją, wiele kobiet w tamtych czasach padało ofiarą przemocy i wykorzystywania. Myślę, że Sydonia nie była klasyczną ofiarą przemocy, ale przemocowa była jej sytuacja rodzinna i tu ta przemoc wysuwa się na pierwszy plan. To właśnie sceny tej napaści zdają się być kluczowe. Sydonia ma swój własny dom, w którym mieszka i może czuć się bezpiecznie i właśnie w tym domu zostaje napadnięta i naprawdę mocno pobita. Da braucht man keine reiche Vorstellungskraft, um sich dann zu sagen, ja, das ist eindeutig, dass sie ein Missbrauchsopfer ist. I może napaść na kobietę, jak na tamte czasy, to nie było nic nadzwyczajnego, ale spróbujmy sobie chociaż przez chwilę wyobrazić, jak czuje się człowiek w takiej sytuacji. Co taka napaść robi z człowiekiem, a zwłaszcza z kobietą, kiedy zostaje napadnięta przez takiego nieokrzesanego typa i nikt nie spieszy jej z pomocą. Nikt ze służących, ale też nikt inny, podczas gdy jesteśmy bici i maltretowani rękojeścią szpady. Nie trzeba mieć bogatej wyobraźni, żeby móc jednoznacznie stwierdzić, tak, Sydonia była ofiarą przemocy. W innych źródłach natknęłam się na informację, że jak mu tam było, Stettin został nasłany przez Urlyka. Czy tę informację potwierdzają inne źródła? Nie, ale taka myśl nasuwa się automatycznie. Choć nie jest to jednoznacznie potwierdzone. To nie jest zapisane w żadnym protokole na zasadzie, że on mnie przysłał i tak, napadłem na nią. Ale co do tego, że tak było, istnieją pojedyncze wskazówki. Sydonia też musiała wysnuć takie wnioski i, że tak powiem, nie kryła się z tym. Na ten temat możemy więc jedynie snuć domysły, ale ostatecznie należy zadać sobie pytanie, czy to jest w ogóle istotne, prawda? Tak więc pytając o sytuację psychologiczną i psychologiczną konstytucję kobiety, to pytanie o zleceniodawcę jest co najwyżej kolejnym niuansem. Oczywiście idealnie pasuje do historii. Nierzadko mamy tu do czynienia ze swego rodzaju górskim krajobrazem. Tu i ówdzie widzimy szczyt, co do którego dysponujemy licznymi informacjami, całkiem dokładnie wiemy, jak wygląda, co go charakteryzuje oraz jak on się ma w stosunku do pozostałych szczytów. Natomiast liczne doliny rozciągające się pomiędzy szczytami, one zostały zapełnione przez domysły i opowieści. Po pierwsze, już przez samą Sydonię oraz innych bohaterów konfliktu, ale również przez Meinholda i liczne literackie interpretacje i legendarskie opracowania tej historii. Dlatego też trochę tu mam problem, jeśli chodzi o udzielenie takiej czy innej odpowiedzi. W zasadzie jedynie te dobrze widoczne szczyty służą nam za punkty orientacyjne. Jeśli chodzi o uzupełnienie pozostałej historii, musimy zdać się na siłę własnej wyobraźni. Dlatego też nie mogę udzielić jednoznacznej odpowiedzi, czy było tak, czy inaczej. Ja również zadaję sobie to pytanie. Ja, nie będąc archiwistką, historyczką, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, w jaki sposób zachowały się te fragmenty oryginalnych wypowiedzi. Czy zostały one spisane w listach? Weźmy na przykład sprawę napadu przez Stettina. Sam napad został przez pana bardzo szczegółowo opisany. Pan przytacza również dosłowne wypowiedzi uczestników tych wydarzeń. Wypowiedzi te pochodzą z akt sądowych sprawy o napad. Oryginalne źródła znajdują się w Archiwum Krajowym w Greifswaldzie, chyba nie znajdziemy ich u Georga Sello. I wszystkie wypowiedzi, które przytaczam w swojej książce, pochodzą z akt sądowych. To znaczy Sydonia została przesłuchana na okoliczność sprawy, a skład sędziowski ustalał stan faktyczny. I Sydonia udzieliła takich właśnie odpowiedzi. Nie wiadomo, czy ona dosłownie takich słów użyła, ale jej zeznania zostały właśnie tak spisane w protokołach, które spisane są w ówczesnej Niemczyźnie. Czyli w tych aktach jest zapisane, ona tak a tak napisała, on to a to powiedział. A następnie... Jakub, wchodząc do głównej izby, natknął się najpierw na Dorotę, córkę Urlyka, która właśnie przebywała z wizytą u swojej ciotki. Jakubie Stettinie, skąd przybywacie?
Czy to prawda, że można wam, jak każe zwyczaj, życzyć szczęścia na nowej drodze życia? Nie, skłamał Jakub, miał wymknąć się ukradkiem z domu Borkenhagena, ponieważ nie miał ochoty na towarzystwo jego siostry. Tak, w końcu daliście już słowo mojej służce, podjudzała go Dorota, przechodząc do kuchni. Jakub poszedł za nią i zbliżył się do Sydonii, która krzątała się przy piecu, ale zajęta gotowaniem nie zauważyła ani Jakuba Sztetina, ani jego wyciągniętej do niej na przywitanie ręki. Spostrzegła go dopiero, gdy ten zwrócił się do niej z pytaniem: nie podacie mi ręki? Sydonia od razu go przeprosiła, mówiąc, że w ogóle go nie zauważyła i dodała: moja ręka jest mokra, nie chciałabym, żebyście zabrudzili potem suknię swojej nowo poślubionej pani. Więc ten Jakub Sztetin tego samego dnia, czyli 28 czerwca 1599 roku, poślubiwszy córkę burmistrza w Resku, zjawia się niezapowiedzianie w domu Sydonii. U Sydonii gości właśnie jej siostrzenica Dorota, czyli córka Urlyka. Tego samego Urlyka, który prawdopodobnie nasłał na Sydonię Jakuba. Więc ten Sztetin wchodzi, przekomarza się z Dorotą i nikt nie podejrzewa, że zaraz wydarzy się coś złego. A potem... Bardziej spostrzegawcza Dorota orientuje się, że coś jednak jest nie tak i prosi Jakuba, żeby ten już sobie poszedł i nie naprzykrzał się jej ciotce. I jak mam się do ciebie zwracać? Czy nazywać cię Sydonią Borken, czy raczej starą ladacznicą? Ty stara wszetecznico i dziwko, nie jesteś godna, abym podawał ci rękę. Tak poczyniłaś, że nawet twoi przyjaciele powinni się wstydzić, zwracając się do ciebie i odwracać na twój widok oczy. Niegodnaś gdziekolwiek zagrzać miejsca i nigdzie nie możesz mieszkać czy się pokazać, wszak to, coś uczyniła twemu rodzonemu bratu, za to nie możesz odpowiadać ani przed Bogiem, ani też przed całym światem się z tego nie wytłumaczysz. Łżesz, wzburzyła się Sydonia, przeto jestem prawą niewiastą i żaden uczciwy człowiek, a tylko łotr i łajdak, co innego może o mnie zaświadczyć. Na taką odpowiedź Sztetin już tylko czekał. Ty, stara ladacznico, nigdzie nie możesz się zatrzymać ani zamieszkać, czy się nawet pokazywać. Za to ja wszędzie cieszę się szacunkiem. Uciekaj do Stargardu czy Chociwla, bo tegoż domu też nie opłaciłaś. W międzyczasie Sydonia zmiarkowała, jakie niebezpieczeństwo niesie ze sobą niezapowiedziany gość i pozwalając, żeby spłynął na nią deszcz obelg i nie odpowiadając na nie, podniosła z podłogi niewielki kij, raczej żeby móc przytrzymać się czegoś stabilnego, niż aby w razie czego użyć go do obrony. Zadbała o to, żeby między nią a Sztetinem znalazła się jej siostrzenica, odgradzając mu drogę do siebie i umożliwiając sobie tym samym bezpieczny odwrót i dotarcie do schodów prowadzących do izby. W tym samym czasie poprosiła Dorotę, aby ta jeszcze raz napomniała Sztetina, żeby ten zostawił ją w spokoju. Co ta zrobiła, ale bezskutecznie. Sydonii udało się uciec do izby i zablokować drzwi, ale rozsierdzony Sztetin, który w swoim ataku wściekłości zdążył się już zagalopować, ruszył za nią. Jednym pchnięciem otworzył drzwi. W tym czasie zszokowana Dorota została w izbie na parterze i stała tu jak wryta na odgłos krzyków i odgłosów tępych ciosów, które dochodziły z piętra. Kiedy po chwili wewnętrznej walki ze strachem i oszołomieniem doszła do siebie, co żywo pobiegła przestraszona schodami na górę. Pierwszym, co ujrzała, był Jakub Sztetin, dzierżący w uniesionej dłoni ciężki rapier i klęczącą przed nim Sydonię, z uniesionymi w błagalnym geście dłońmi, próbującą osłaniać się od ciosów. Jej twarz nosiła już ślady uderzeń, była spuchnięta i zakrwawiona. Jakub nieustająco celował ostrzem rapiera w jej pierś i bez ustanku nacierał na nią, grożąc jej śmiercią, i tak popychał przed siebie. Dorota z kolei usiłuje interweniować, wskutek czego Jakub ściga ją aż do stajni.
W międzyczasie w obejściu zbierają się zaniepokojeni dochodzącymi odgłosami napaści goście weselni, ale nikt nawet nie próbuje pomóc Sydonii. Wśród zgromadzonych musiała znajdować się i być świadkiem całego zajścia również siostra Jakuba. Ta sama, która po latach zostanie przeoryszą klasztoru w Marianowie, do którego wstąpi Sydonia. Siostra Jakuba nadal piastuje tę funkcję, również wówczas, gdy Sydonia zostanie oskarżona o czary i aresztowana. Akta sądowe dotyczące tej właśnie napaści Sydonia załączyła do akt wstępnych w swoim procesie o czary. Oczywiście próbowałam dotrzeć do zeznań świadków obrony, których prawdopodobnie również panu podczas pańskich badań niełatwo było odnaleźć. Co wiadomo na temat odciążających Sydonię zeznań? Dlaczego te akta zniknęły? Czy zniknęły na dobre, czy może istnieją jakieś poszlaki, które pozwalałyby je zrekonstruować? Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Dodatkowo sprawę komplikuje fakt, że te trzy zebrane tomy rękopisów przez pewien czas znajdowały się w Prusach i dopiero w późniejszym okresie tutaj powróciły. Trudno też udzielić odpowiedzi co do faktycznej treści tych akt. Przypuszczam również, że Georg Szelo, który podjął się skatalogizowania źródeł, też nie miał dostępu do tych akt. Wreszcie, co do samej treści, zeznania świadków obrony to w zasadzie musiały być wypowiedzi co do reputacji samej Sydonii. To wynika ze struktury procesów inkwizycyjnych. W tych procesach zawsze znajdą się tacy, którzy oświadczają: nic mi o tym nie wiadomo. I takie zeznania są spisane w protokole jako nescit, czyli świadek nic nie wie na ten temat, albo negat, czyli świadek zaprzecza. To znaczy, że żaden ze świadków nie zeznawał: nie, oskarżona to naprawdę świetna osoba, ale mówił: nic o tym nie wiem. I to jest właśnie najmocniejsza linia obrony, na jaką osoba oskarżona o czary może liczyć. Proszę nie zapominać, że procesy o czary mają miejsce w czasach przed epoką oświecenia. Nikt nie zadaje pytań o motywy, nie interesuje się racjonalnym uzasadnieniem czegokolwiek. Czyli jeżeli ktoś przypuszcza, że oskarżona umie latać, to znaczy, że umie latać. Przyjmuje się to za pewnik. Takie samo stwierdzenie niecałe 100 lat później wywołałoby już zupełnie inną reakcję. Wówczas jednak świat wyglądał zupełnie inaczej. Katia rozmawiała na ten temat również z Pawłem Gutem z Archiwum Państwowego w Szczecinie. On jest zdania, że protokołów zawierających zeznania świadków obrony nigdy nie było, ponieważ po prostu nie było żadnych świadków obrony. Paweł Gut pyta wprost, dlaczego ktoś miałby zeznawać na korzyść kogoś, kto został oskarżony o czary? Stawać w obronie czarownicy to byłoby szaleństwo. Cóż, to zdecydowanie zbyt niebezpieczne. I tak przechodzimy do osoby Georga Szelo, o którym Katia już wcześniej zdążyła wspomnieć. Ten właśnie Georg Szelo już w 1910 roku, czyli przed I i II wojną światową, otrzymał od rodziny von Borg polecenie zebrania i zarchiwizowania wszystkich dokumentów dotyczących sprawy Sydonii, a następnie ich odpowiedniego opublikowania i to w celu rehabilitacji jej osoby. A to oznacza, że w jego książce znajdują się odpisy źródeł czy dokumentów, które próbujemy tutaj otworzyć, a które już dawno w oryginale nie istnieją. To, czego w jego edycji akt jednak zabrakło, to protokół z napadu Jakoba Stettina na Sydonię. To dziwne, ale teraz jest wreszcie coś, co możemy przeczytać. A więc jesteśmy w samym środku pierwszego przesłuchania z użyciem tortur. Z dnia 28 lipca 1620 roku. Nasz pierwotny plan zakładał, że będziemy mogły przywrócić Sydonii głos, bazując na jej dosłownych zeznaniach, nadając im tylko formę. A teraz mamy przed sobą taki oto tekst. Kat pokazuje instrumenty tortur, tak aby móc wydobyć z niej prawdę. Następnie fragment protokołów. Mówi, że jest... A nie... To nie jest jej dosłowne zeznanie, ale to nic. Sydonia von Borg mówi, że jest starą, zbolałą i słabą osobą, która szuka rady i pomocy w tej trudnej sprawie. Zwraca się do adwokatów. Wydaje nam się, że ten tekst jest w miarę zrozumiały, ale taki tekst można przeczytać co najwyżej na głos. Trudno jest oddać głos Sydonii.
Więc dobrze, dobrnęłyśmy do momentu, w którym znowu pojawia się Kat z całym swoim ekwipunkiem i tu jest napisane. Sydonia von Borg zeznaje, że jest ofiarą wielkiej niesprawiedliwości i nadejdzie dzień, w którym przyjdzie tym, którzy jej to uczynili, za to odpowiedzieć. To już jest naprawdę trudny do zrozumienia fragment spisany w ówczesnej Niemczyźnie, a tu zaraz kolejny. I na wstępie w ich nim przesłuchaniu po dobroci. Nic już z tego nie rozumiemy. Dazu muss man die Dynamik von Hexenprozessen verstehen, die sind nicht so. Aby móc to zrozumieć, należy uświadomić sobie mechanizmy, które rządziły dynamiką procesów oczary. To nie było tak, że formułowany był akt oskarżenia, toczyło się postępowanie, odbywało przesłuchanie, a na koniec wydawano wyrok. Procesami oczary rządził mechanizm śnieżnej kuli. Ten efekt uwidacznia się również nieco w przypadku procesu Sydonii, choć w niewielkiej skali. Eine Frau wird bezichtigt, die ist meistens unschuldig. Natomiast znane są przypadki całych wiosek, które zostały wciągnięte w spirale oskarżeń powstałych w efekcie pojedynczego oskarżenia o czary. Geneza takich oskarżeń, zataczających coraz to szersze kręgi, miała przeważnie podobny przebieg. Kobieta zostaje oskarżona o czary. Oczywiście przeważnie niesłusznie. Sprawie zostaje nadany bieg i jest procedowana. Najpierw ma miejsce polubowne przesłuchanie, które jeszcze ma dość niewinny charakter. Jeśli takie przesłuchanie nie przynosi spodziewanych efektów, wezwany zostaje Kat, który najpierw tylko prezentuje oskarżonej narzędzia tortur i wyłuszcza sposób ich użycia. Jeśli również to nie przynosi zamierzonego skutku, rozpoczynają się tortury, które również są wieloetapowe. I najpóźniej w trakcie tortur oskarżona przyznaje się do winy. I do tego momentu sąd zdążył przesłuchać już licznych świadków i ich zeznania rodzą kolejne pytania. Gdzieś przecież musiała nauczyć się magii. Kto jest jej mistrzem? W Gehennie podaje imiona osób, od których miała się nauczyć magii. Jest to równoznaczne z oskarżeniem tej osoby o czary i ona z kolei jest poddawana torturom, w trakcie których podaje imiona osób, od których miała nauczyć się magii. I zanim się obejrzymy, w ramach jednego pojedynczego procesu o czary 6, 7, 10, 12 osób zostaje posądzonych o czary. A dla osoby oskarżonej, poddanej torturom, praktycznie nie ma już ratunku. Co prawda, przyznanie się do winy musi zostać dobrowolnie potwierdzone podczas przesłuchania bez użycia tortur i nierzadko zdarzało się, że osoba oskarżona, która podczas tortur przyznawała się do winy, wycofywała zeznanie, jak te tylko ustały. Ale w takim przypadku znowu uciekano się do tortur, podczas których ofiara znów przyznawała się do winy. I ten proceder trwał dopóty, dopóki przyznanie się do winy nie zostało już więcej wycofane, nawet wtedy, gdy ustawały tortury. Wtedy też był wydawany wyrok. A więc mamy przed sobą akt oskarżenia. Jesteśmy bardzo ciekawe, co w nim znajdziemy. Aha, a więc po pierwsze, już od czasów młodości była podejrzana o czary. Po drugie, utrzymywała kontakty z czarownicami. Następnie wszystkie zarzuty zostały wymienione, w sumie 73 punkty. Po trzecie, ma na sumieniu śmierć wielu ludzi, w tym księcia Filipa, doktora Schwalenberga, jej bratanka, a następnie sprowadziła chorobę na wielu ludzi. Groziła również wielu osobom, pod adresem 5 z nich formułowała nawet bardzo poważne groźby, a tak, oczywiście powaga groźb jest tutaj stopniowana. Są tutaj też takie kwiatki, jak na przykład zawsze trzymała pod stołem dwie skrzyżowane zielone miotły. Ponadto kąpała się w tej samej wodzie przez 3/4 z rzędu itd., itd. Niewiarygodne, że to wszystko zachowało się po tylu wiekach. Czy potrafi rzucać czary? Od kogo uczyła się sztuk magicznych? I tu zaczynają się te kluczowe pytania. Czy potrafi czarować? Od kogo i gdzie, kiedy nauczyła się czarować? I te pytania w tej formie, w której są tu zapisane, wydają się być niezwykle sugestywne, tak jakby próbowano narzucić jej gotowe odpowiedzi. Czy nie usiłowała rzucić dotkliwej klątwy na kanclerza z Zacyś, Jobsta von Borg i na ówczesnego pastora w Marianowie? I czy posiłkując się czarami wiele szkód im uczyniła? Te insynuacje zdają się nie mieć końca.
Czy zostałabym uznana za czarownicę i skazana? Prawdopodobnie. Czy zawarłam pakt z diabłem i wyrzekłam się przy tym jednego prawdziwego Boga? Czy wzięłam sobie diabła za męża? Czy uprawiałam z nim cielesny nierząd? Już zupełnie się pogubiłyśmy w tych aktach. Po tym wszystkim, czego się dowiedziałyśmy, wszystkie przesłuchania, pierwsze, drugie, kolejne, kiedy to wszystko czytamy, pytania stają się być coraz bardziej skomplikowane, a odpowiedzi na nie jeszcze bardziej sprzeczne. Co za bałagan. Tak, była winna. Nie, jednak nie była winna. I tak w kółko. Chcemy grać tę rolę. Chcemy przywrócić Sydonii głos i nawiązać połączenie z tą postacią. Chcemy być z nią w kontakcie. Chcemy być w kontakcie z całą tą nienawiścią. W końcu musimy to osiągnąć. Ale jak mamy to zrobić? Co dokładnie odróżnia Sydonię od innych kobiet? Jaki był ówczesny obraz kobiety? Jak wyglądał ich świat i ich codzienne życie? I przede wszystkim, jaki charakter miała Sydonia? Jeszcze nie zgłębiłyśmy tego aspektu jej postaci. Ale pytanie brzmi również, czy to jest w ogóle istotne? Po co dziś zajmować się procesami o czary? Dla nas prześladowania czarownic noszą znamiona teorii spiskowej. Analogii jest wiele. Co jeszcze jest ważne dla tej historii? Wydaje nam się, że najlepiej będzie, jeśli zajmiemy się tym już w trzeciej części podcastu.